Powiem Ci tak, że ktoś może powiedzieć, że dzisiaj Legia nie grała w tym swoim pierwszym składzie, że trener Czerczesow oszczędzał niektórych zawodników w związku z żółtymi kartkami, ale ja powiem inaczej, Wy naprawdę gracie dobrze w piłkę. Jeśli chodzi o początek pytania, no to gratulacje dla trenera Czerczesowa, że jest taki odważny, że gra na dwie kolejki przed zakończeniem o Mistrzostwo Polski i wystawia taki zespół. To trzeba mieć naprawdę charakter. A druga część pytania, tak, gramy dobrze w tej rundzie, naprawdę rzeczywiście te nasze mecze bardzo fajnie wyglądają i widać progres naszej drużyny, że załapaliśmy jej system i przede wszystkim widać, że cieszy nas gra i fajnie to wygląda, więc mam nadzieję, że dzisiaj naszym kibicom się to podobało, a także i tym, co oglądali przed telewizorami. No, wygląda to tak, jak gdyby trener Nowak trafił nie tylko ze składem, ale też z ustawieniem, bo w ofensywie czujecie się w tym naprawdę bardzo dobrze. No tak, masz 100% rację. Myślę, że dość tak łatwo powiedzieć, że wystarczy trafić do zawodników, ustawić ich i będzie dobrze, ale rzeczywiście to trochę pracy musiał w to włożyć, dotrzeć do nas, jednak nie przejmował nas w takim dobrym momencie. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, naprawdę z takiego momentu, którego wyszliśmy, dzisiaj wciąż jeszcze walczymy o europejskie puchary. Fantastyczna sprawa. No właśnie, jeszcze trzeba postawić tę kropkę nad i, jeszcze czeka Was mecz z Krakowią, co nie zmienia faktu, tak jak powiedziałeś, że sprawiliście mnóstwo frajdy tutaj kibicom na stadionie, kibicom przed telewizorami, bo ta ostatnia kolejka zapowiada się pasjonująco. No i właśnie, mecz z Krakowią to jest coś, na co wszyscy teraz tutaj w Gdańsku będą czekać. No tak, to prawda, rzeczywiście. A no niesamowity mecz się szykuje. Myślę, że z niecierpliwością będziemy czekać na niego. No fajnie, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że zarówno ja, jak i moja drużyna, z której dzisiaj jestem niesamowicie dumny, że tak świetnie graliśmy, że damy radę, że wciąż będziemy, że w końcu do Gdańska przyjdą europejskie puchary. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.